Czekaj, bo mnie tu mucha lata od pół godziny. No właśnie mnie też tu zaczęła latać jedna i nie no. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest mistrz Europy i zdobywca złotego medalu Ligi Narodów, zdobywca Ligi Mistrzów z tego roku, rozgrywający grupę Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle i reprezentacji Polski Marcin Janusz. Cześć Marcin. Cześć. Marcin, no tych tytułów w tym roku było naprawdę dosyć sporo, tak jak już zdążyłem wymienić. Złote Ligi Narodów, Mistrzostwa Europy, kwalifikacja olimpijska, ale także wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski i Liga Mistrzów. No to był chyba dosyć udany rok dla Ciebie i dla zespołów, w których grasz. Tak, zdecydowanie. Myślę, że jeden z najlepszych, a może i najlepszy pod względem tych sukcesów, które udało się osiągnąć rok w mojej karierze. Chociaż mam nadzieję, że ten najlepszy dopiero przede mną i oby był to ten przyszłoroczny sezon kadrowy i Igrzyska Olimpijskie. Najlepiej złoto i to by było gdzieś spełnienie moich marzeń, ale tak na chwilę obecną myślę, że zdecydowanie najlepszy sezon, ale tak jak ja zawsze powtarzam, że dla mnie indywidualnie to się trochę mniej liczy. Ważne są te sukcesy, które mamy z drużyną i tego było sporo, więc ja się z tego jak najbardziej cieszę. No właśnie, zostałeś najlepszym rozgrywającym mistrzostw Europy. No to chyba też takie zwieńczenie tego dosyć, no bardzo udanego sezonu, jakim był ten rok. Czy ty przykuwasz większą uwagę do nagród indywidualnych, czy raczej, tak jak wspomniałeś, skupiasz się przede wszystkim na dobru zespołu? Nie, no zdecydowanie. My o tym, to nie tylko ja, ale my wszyscy zawsze powtarzamy to, że te nagrody indywidualne, oczywiście jest to miła rzecz, którą na pewno będziemy wspominać po karierze i jest to coś fajnego, ale tak naprawdę bez sukcesów drużyny same te indywidualne nie smakowałyby tak dobrze. Zdecydowanie bardziej uwagę przykuwałem do tych nagród indywidualnych, kiedy byłem dzieckiem. Wydawało mi się, że to jest to, co najważniejsze, to o co chodzi nawet w sporcie zespołowym. I teraz wraz z doświadczeniem, wraz z tym, że jestem starszy, inaczej zupełnie na to patrzę i mógłbym naprawdę nie zdobywać żadnej indywidualnej nagrody, a chciałbym wygrywać wszystko, co się da drużynowo. A czy ty masz z tego sezonu jakieś takie szczególne wspomnienie, które z rozrzewieniem będziesz wspominał na stare lata? Oj, to kilka. No, na pewno każdy ten moment, gdzie po ostatnim punkcie ta euforia, czy to w Lidze Mistrzów, czy na Lidze Narodów, czy w Mistrzostwach Europy, czy nawet ten bardzo trudny turniej, który mieliśmy ostatnio w Chinach i awans na Igrzyska Olimpijskie. Tych momentów było wiele. No sami ci kibice, którzy może bardziej się interesują, wiedzą, ile rozegraliśmy meczów na noże, gdzie było naprawdę nerwowo, gdzie wydawało się, że już wiele rzeczy jest straconych i masa takich spotkań, które zwracaliśmy, może nie grając jakoś świetnie w siatkówkę, ale nie, nadrabiając innymi rzeczami, więc długo na pewno by wymieniać, a gdzieś takie podsumowania, to myślę, przyjdą czas po tej przygodzie, na podsumowanie przyjdzie czas po tej przygodzie z siatkówką. Na razie chcę więcej, po prostu dalej jestem głodny i nie tylko ja, jako cała drużyna, reprezentacja, czy to w klubie, ale chcemy wygrywać jak najwięcej. Ja się cieszę, że jestem po prostu otoczony takimi zawodnikami, takim sztabem, który mimo dużych sukcesów dalej chce więcej. To jest klucz. Mm-hmm. Ten sezon kadrowy był niezwykle długi, bo on trwał 5 miesięcy. Kibice tego nie widzą, ale to jest też przede wszystkim rozłąka z najbliższymi, niemożność widzenia ich. Oczywiście, no mamy teraz takie techniki jak chociażby Zoom, które możemy się połączyć z najbliższymi, czasami nie działa, ale faktycznie jest tych możliwości trochę dużo. Natomiast drugą stroną medalu tych waszych wojaży, no bo wy jesteście skoszarowani na każdym konkretnym turnieju, w większości przypadków w jednym miejscu, pojawia się monotonia, jedzie w zasadzie przynajmniej z mojego doświadczenia, menu jest dosyć mocno ograniczone, także gdzieś tam czasu na rozrywkę zbyt wiele nie ma. Powiedz mi, jak to
przeżyć, nie zabijając się nawzajem na zgrupowaniu i no, tęskniąc po prostu za rodziną. Czy, no, jak jest to trudne, jak dużą wyrozumiałość musi mieć też ta druga strona, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Dokładnie, no może zaczynając od tych kwestii rodzinnych, no to nikt nie ukrywa i to są rzeczy, których nie da się zastąpić, czy to jakimś zamiennikiem typu rozmowa przez Zooma, chociaż nie wiem, kto na Zoomie rozmawia z żoną, czy przez Messengera, to jednak takiego kontaktu codziennego no nie da się zastąpić i jakby dla nas wszystkich, myślę, że mogę powiedzieć za wszystkich, ta siatkówka jest ważna, jest bardzo ważnym elementem naszego życia, bardzo ważną częścią, ale nikt wyżej siatkówki nie stawia niż swoje życie rodzinne i tak naprawdę to jest priorytet dla każdego z nas, więc to jest oczywiście no, jedna z rzeczy, na którą my się godziliśmy, jakby wybierając tą drogę, czyli bycie zawodowym sportowcem, to się wiąże z wieloma pięknymi chwilami, wspaniałymi emocjami, gdzieś masą fantastycznych ludzi, których się pozna po drodze, ale no, są też minusy jak we wszystkim, czyli ta rozłąka z rodziną i dość długie okresy, w tym sezonie wyjątkowo długie rozłąki, więc no jakoś ze swojego wyboru po prostu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, więc nie ma co narzekać. Jakby my, zarówno jako zawodnicy, jak i nasze drugie połówki, nasze bliskie rodziny gdzieś są świadome tego, jak wygląda życie profesjonalnego sportowca, więc też nie ma co na to za bardzo, bardzo narzekać. Tak to wygląda i tyle. A jeśli chodzi o taki długi okres zamknięcia gdzieś w jednym, jako jedna drużyna, kilkunastu facetów, gdzieś, może nie z dużym ego, ale gdzieś z ambicjami ogromnymi, każdy inny tak naprawdę, bo nasza kadra jest bardzo zróżnicowana, mimo tego, że wszyscy dobrze się dogadujemy, to my mamy osoby, które są głośniejsze, które są trochę spokojniejsze, jakby ten miks charakterów jest ogromny i to była wielka sztuka, myślę, jakby oczywiście my się nie, na co dzień nie skupialiśmy na tym, żeby dobrze po prostu ze sobą spędzać czas, gdzieś to musi przyjść po prostu naturalnie, czyli każdy musi być taką osobą, która dobrze żyje w grupie i żeby wytrzymać tak długi okres, bo gdzieś pojedyncze gdzieś jednostki, które jakby tego nie trzymają, potrafią często zniszczyć całą grupę, a my w tym roku tego nie mieliśmy i było to na pewno wyzwanie. Teraz z perspektywy czasu widzę, że nie było to tak łatwe, jak się wydawało, kiedy ten sezon trwał, wytrzymać ze sobą tyle miesięcy, mimo tego, że się lubimy, ale jak wszyscy wiemy, jak się pospędza trochę dłużej ze sobą czasu, to różne rzeczy wychodzą po drodze a w tym sezonie tak nie było i dobrze spędziliśmy czas, oczywiście te sukcesy, które mieliśmy też pomagały, ale ja nie uważam, że tylko dlatego atmosfera była dobra, bo były sukcesy, tylko po prostu byliśmy fajną grupą, dalej ją jesteśmy i wierzę w to, że w przyszłym roku również będziemy. No właśnie, ale czy rozumiem, że nie było żadnych takich momentów kryzysowych w tym długim sezonie reprezentacyjnym, gdzie byś może to brzydko zabrzmi, ale nie mogli na siebie patrzeć przy stołówce cały czas te same twarze, jedzące to samo jedzenie, taki trochę dzień świstaka, no, czy właśnie pojawiały się, jeżeli tak, to czy z twojego doświadczenia, jak zarządzać takimi dniami, czy co wtedy się robi, czy mógłbyś zdradzić, czy miałeś taką sytuację, jeżeli tak, to czy mógłbyś się z nami nią podzielić? No, ja raczej większych konfliktów, czy to w klubie, czy w reprezentacji, nie. Nie miewam. Oczywiście jakieś małe sprzeczki między poszczególnymi zawodnikami się zdarzają i to nie jest nic dziwnego. Też jesteśmy no facetami, którzy no sportowcami i ta szatnia pewnie, no dokładnie, tak, ale radzimy sobie z tym dobrze. Z reguły jakby staram się to przekuć w żart, bo to jest chyba najprostsze, co można zrobić. Ważne jest to, że nikt się później nie obraża i nikt nie chodzi i nie rozpamiętuje tego, co się działo wcześniej. Naprawdę dużych problemów nie mieliśmy, tak jak mówię, no mniejsze
Mniejsze może jakieś były. Myślę, że takim najbardziej kryzysowym okresem to był ten czas, który spędziliśmy w Zakopanem, gdzie siłownia była bardzo, bardzo ciężka. Jeśli fizycznie ktoś się czuje bardzo mocno przytłoczony, to od razu wszystko trochę bardziej denerwuje, łatwiej o jakąś irytację. Ja wiem po sobie, bo pamiętam, jak w jakim stanie, nie tylko fizycznym, ale gdzieś tam psychicznym byłem wtedy, ale to był taki okres, gdzie musieliśmy bardzo ciężko popracować, żeby później to wyglądało tak jak wyglądało. No myślę, że było widać chociażby na memoriale Wagnera, jak wyglądaliśmy. To... Tak. Ale dobrze, że szybko z tego wyszliśmy i już na Mistrzostwach Europy, może ta grupa też nie była jakaś imponująca, ale ten szczyt formy przyszedł, kiedy miał przyjść i tłukł w stronę sztabu. No właśnie, chciałem cię dopytać też o taką rzecz, bo też widziałem na kilku spotkaniach, że na przestrzeni kilku ostatnich lat, że zdarzały ci się skurcze podczas spotkań. Jeden z formułowiczów napisał, że miałeś problemy z plecami, natomiast w tym sezonie widać było, że troszeczkę się zahartowałeś. Czy wykonywałeś jakieś dodatkowe ćwiczenia, żeby wzmocnić ciało, czy to jest w pełni zasługa Bartka Wojtala i Piotra Pietrzaka, którzy w pocie czoła też pracowali nad tym, żebyście byli świetnie przygotowani do tego sezonu? Tak, no jeśli chodzi o plecy, to tak naprawdę ta kontuzja nie była bardzo poważna. No, przydarzyło mi się to wtedy w bańce na Lidze Narodów i to był jakby największy problem z tej całej sytuacji, bo zabieg, który musiałem przejść, mogłem zrobić tylko w Polsce, a wyjeżdżając z bańki, wylatując, już nie mogłem wrócić. A tak naprawdę no byłem bardzo zły, bo wróciłem do Polski, zrobiłem, co miałem zrobić i już po kilku dniach byłem gotowy do gry, no ale wrócić nie mogłem, więc z plecami nie było większego problemu. Jeśli chodzi o te skurcze, to tak, to udało się chyba to przezwyciężyć, ale też ja bym nie powiedział, że to był problem jakiś wydolnościowy czy siłowy. No, sprawdzaliśmy to często z naszym trenerem od przygotowania fizycznego i jeśli chodzi o wydolność, to naprawdę ja nigdy nie miałem większych problemów. Myślę, że zdecydowanie powyżej takiej średniej jestem, a te skurcze często przydarzały mi się, nie wiem, w drugim secie, trzecim, gdzieś teoretycznie, gdzie nie jest możliwe to, żebym ja się tak szybko zmęczył, żeby mieć aż tak mocne ja skurcze. Nie, zmęczył więc... pewnie. No nie, no już przestań, widziałem, jak grasz czasem gierki na kadrze, to... To nie ma żadnego. Tak. Udało się raz ograć. No tak. Ja też mam kilka problemów takich poza, myślę, fizycznych, poza takich sportowych, które jak wynikają z tego, że gram w siatkówkę, gdzieś tam mam jakieś tam lekkie problemy zdrowotne, które według mnie udało się na tyle dobrze ustabilizować, że może mi to nie przeszkadza później, jeśli chodzi o grę i może jakiś wpływ na te skurcze miało, chociaż z trenerem Piotrkiem też dużo czasu spędziliśmy, żeby te łydki wzmacniać, więc pewnie jakaś tam kombinacja tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a nie wiem w jakiej wartości, ale najważniejsze jest to, że efekt jest taki, że gram pięciosetowe mecze, nawet przychodzą złote sety i ja nie mam problemu, żeby wytrzymać to fizycznie. No to świetne, to jest świetna wiadomość. Cieszę się, że uspokoiłeś nie tylko mnie, ale też no, wszystkich fanów polskiej reprezentacji. Wspomniałeś o Piotrku Pietrzaku, ale ja też zadając pytanie wspomniałem Bartka Wojtala, który też znajduje się w sztabie reprezentacji Nikoli Grbicia. Powiedz mi, jak duży wpływ te dwie osoby, czyli właśnie Piotrek Pietrzak i Bartek Wojtal mieli na waszą formę? I czy tu trudno się z nimi było dogadać na takiej płaszczyźnie, no bo przed każdym turniejem trzeba było robić pewien pik formy, jakby nie patrzeć, no bo każdy z tych turniejów, które graliście, był istotny, no bo czy to gratyfikacja finansowa Lidze Narodów, czy też złote krążki Mistrzostw Europy, ale także kwalifikacja olimpijska, każdy z tych turniejów miał swoją wartość. Jak trudno wam było się z nimi dogadać i jaką dużą rolę odegrali właśnie trenerzy przygotowania fizycznego w waszych sukcesach? No tak, no odegrali na pewno bardzo, bardzo dużą rolę i to nie jest przypadek, że my gramy najlepszą siatkówkę wtedy, kiedy mamy grać, bo jest to gdzieś tam poprzedzone ciężką pracą, a ta ciężka praca jest poprzedzona zaplanowaniem tego całego procesu
I tego lata szczególnie było to bardzo wymagające, bo zbudować formę na kilka turniejów jest na pewno bardzo ciężko. Ja też nie znam na takim poziomie eksperckim na tym, więc tu się nie wypowiem, a z naszej strony ciężko się zawsze dogadać. No, nie ma co, sam byłeś, wiesz jak to wygląda, kiedy przychodzi czas ciężkiej siłowni i jakby jako zawodnicy wszyscy mamy świadomość pełną tego, że to trzeba zrobić i to jest ważne, ale nas zawsze ciągnie do siatkówki. I kiedy mamy naturalny wybór, zajechać się mocno siłownią albo potrenować ciężej, nawet oddać te kilkaset skoków więcej, to zdecydowanie każdy wybierze siatkówkę, więc czasami jest może nie nerwowo, ale czasami ta siłownia też nie wpływa tylko na ciało, ale też na głowę. Ale gdzieś się trzeba przetrwać, przeżyć i potem będzie dobrze. Potem teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to jestem niesamowicie wdzięczny za to, co jak mocno nas pchali do tego, żeby pracować, czy to w Zakopanem, czy to w innych okresach, gdzie mieliśmy może mniej siatkówki, a większe skupienie na tej fizyce, bo to przyniosło efekt i teraz możemy się cieszyć z sukcesu. A po każdej ciężkiej siłowni zawsze można było wieczorkiem iść do pokoju fizjoterapeutów, do Tomka Pieczko i do Mateusza Kowalika, ona ma masaż, także rozerwać się. Tak. Chociaż tam też nie jest do końca tak przyjemnie, jak to nie jest masaż taki relaksacyjny, tylko raczej nas dojeżdżają. Słuchaj, stałem pod drzwiami i słyszałem różne dziwne dźwięki i zdaje się, że wszyscy byli zadowoleni, także... No tak, no, różnie bywa. Różnie bywa, tak. Marcin, ty jaka, czy, bo no wy w tym roku oczywiście zrobiliście wszystko jako reprezentacja Polski i cieszyliście naprawdę oko. Natomiast powiedz mi, jak dużo doświadczenia dał wam ten poprzedni rok, 2022, bo tam Nicolas Grbić zaczął swoją właśnie przygodę z reprezentacją Polski, wicemistrzostwo świata, brąz Ligi Narodów. Czym te dwa lata różniły się? Gdzie zyskaliście, czy coś straciliście na przestrzeni tych dwóch lat i czym one się różniły? Czy to chodziło bardziej o to, żeby scalić grupę? Doszedł oczywiście Wilfredo Leon, doszedł Norbert Huber po kontuzji. To też oczywiście dwie bardzo ważne postaci. Natomiast co w twoim odczuciu różni te dwa lata? Poza tym, że no, w tym roku zdobyliśmy złote krążki, w zeszłym się tego nie udało. Natomiast czy to była kwestia doświadczenia, dogrania się, takiego powiedzmy scalenia bardziej drużyny pod kątem zarówno mentalnym, jak i tak jak wspomniałeś, że spędziliście 5 miesięcy ze sobą, także ta grupa też na poziomie powiedzmy głowy musiała świetnie pracować. Co takiego się wydarzyło, że w tym roku udało się to wszystko wygrać, w zeszłym roku nie, natomiast czy to była właśnie kwestia doświadczenia, jakiegoś takiego po prostu przebywania ze sobą i z akceptowaniem się nawzajem? To nie, bo atmosfera w tamtym roku również była bardzo dobra i myślę, że to się za bardzo nie zmieniło, jakby porównując sezon do sezonu. Na pewno my lepiej wszyscy jako zawodnicy i to nawet ci, którzy wcześniej współpracowali z Nikolą, lepiej rozumiemy jego filozofię gry i lepiej rozumiemy to, na czym my się mamy skupiać na boisku i jakby każdy daje od siebie kilka procent więcej, co później się przekłada na jakieś ogromne procenty, czy to w poszczególnych statystykach, więc takie zrozumienie gry, no ale to naturalnie przychodzi z czasem, z ilością treningów, które mamy. W tamtym sezonie byliśmy nową drużyną, tak naprawdę wiele nowych twarzy, więc nowy trener i oczywiście no, nie udało się wygrać ani Mistrzostwa Świata, ani Ligi Narodów, ale przywieźliśmy dwa medale, grając myślę zdecydowanie gorzej niż gramy już w tym roku i gdzieś to jest bardzo pozytywne, bo oczywiście to nie zawsze działa tak, że my w przyszłym roku będziemy grali lepiej, ale ten rozwój myślę każdego z nas, ale również taki rozwój drużyny jest bardzo ważny. Widać, że to idzie w dobrym kierunku i im więcej czasu będziemy mieli, tym oby ta nasza gra była lepsza, a ten dodatkowy czas sobie zapewniliśmy tym turniejem w Chinach, bo to było bardzo ważne, nie tylko sam awans do igrzysk, który prawdopodobnie byśmy mieli z rankingu, ale inaczej by zdecydowanie by wyglądał przyszły sezon kadrowy, gdzie musielibyśmy bardzo szybko przyjechać na kadrę i bić się o każdy punkt, bo wiemy jak wygląda ranking. Każda nasza przegrana to ogromna strata, każda wygrana to
No, to tam jak uścisk dłoni od prezesa i tyle, bo to żaden zarobek do tych punktów rankingowych, więc ten awans w Chinach daje nam kolejny gdzieś spokojny okres w przyszłym sezonie, który przepracujemy na pewno bardzo, bardzo ciężko i udoskonalimy grę, bo mimo tego, że wygrywamy, to jakby każdy ma dalej świadomość tego, że możemy grać jeszcze lepiej, gdzieś nasz ten sufit jest bardzo wysoko, a po drugie też spodziewamy się tego, że inne drużyny będą grały lepiej niż w tym sezonie, więc jeśli my chcemy wygrywać wszystko, to my dalej musimy się rozwijać i nie patrzeć na to, co już wygrać. Super. Dzięki Marcin za odpowiedź na to pytanie. Chciałem pytać o ten trenera Nikolaj Grujcia, ponieważ w zeszłym sezonie będąc sam z wami w środku, też widziałem, że dosyć sporo rozmawialiście. Zakładam, że w tym roku również tych rozmów z Nikolą odbyłeś dosyć sporo. Powiedz mi, czy mógłbyś uchylić rąbek tajemnicy, na co zwraca uwagę Nikola Grujcia w twoim rozegraniu, w twojej grze? No, czy jakąś taką małą tajemnicę mógłbyś nam zdradzić, zalążek tych rozmów? Znaczy, to nie są jakieś wielkie tajemnice i to też nie są jakieś zdania, które teraz mógłbym przytoczyć, bo tak naprawdę sprowadzało się to do tego, że po jakimś meczu czy po treningu mieliśmy krótką rozmowę na temat kilku akcji, kilku kluczowych akcji, które może można było zagrać inaczej, albo które były rozwiązane w dobry sposób. I właśnie no, takie rzeczy mi przynajmniej też pomagały zrozumieć lepiej, o co chodzi Nikoli w stosunku do mojej gry, jak ja mam się zachowywać w przyszłości w tych ważnych momentach, czego on ode mnie oczekuje. Też potrafi to bardzo dobrze uargumentować, dlaczego tak. No, był świetnym rozgrywającym, więc to nie ma w ogóle dyskusji, on widzi bardzo dużo. Ja czasami też, jeśli coś widzę, to po prostu dyskutujemy, ale nie ma, jakby nigdy nie ma takiej sytuacji, że ja dostaję od Nikoli jakieś wskazanie, masz zagrać to w tym ustawieniu, nie wiem, puszczasz przesuniętą, krótką, grasz do tyłu i to robisz cały czas, bo wiemy wszyscy, jak skomplikowanym sportem jest siatkówka i na jedną akcję naprawdę składa się wiele, wiele rzeczy, czy to przeciwnik, czy wynik jaki jest, czy gdzieś tam forma naszych zawodników, więc to są to bardziej takie jakby drogowskazy do tej drogi, którą on widzi jako tą idealną dla rozgrywającego, ale co ja później z tym zrobię, to już zależy tylko i wyłącznie ode mnie, więc ja mam bardzo dużo swobody na boisku, mimo tego, że Nikola był zawodnikiem, a gdzieś tych byłych zawodników zawsze chyba trochę ciągnie do tego, żeby sterować ręcznie z boku, bo to się może wydaje najlepsze, ale ostatecznie nie jest. A czy ty masz takie wrażenie, że swoją grą upodabniasz się trochę do Nikoli Grbicia z tamtych czasów? Czyli metodyczność, dokładność i... Nie mam pojęcia, bo szczerze to ja nie pamiętam, jak on grał. No wiem, że wiem mniej więcej z highlightsów, oglądałem jakieś tam najlepsze akcje. Tam pewnie z chłopakami często szukaliśmy jakichś słabszych, żeby się pośmiać, ale też pamiętam, bo ja wtedy w tym okresie, kiedy Nikola grał w tej najlepszej siatkówce, ja zupełnie inaczej patrzyłem na siatkówkę niż teraz. No, oglądałem to bardziej jako z perspektywy kibica, gdzieś emocjonując się bardziej niż analizując to co robi, więc nie wiem, może jeśli jest takie odczucie, to okej, okay, ale ja nie mam z tym problemu, ja mam taki styl i to jest póki co skuteczne, więc ja tego nie będę zmieniał. Na ile to jest podobne do tego, co grał Nikola, no to myślę, że starsi kibice mogą mi powiedzieć. A jeśli nawet jest, to nie mam z tym problemu gdzieś tam być porównywanym do mistrza olimpijskiego, do tak świetnego, świetnego rozgrywającego. Więc dziękuję, jeśli mnie tak porównujesz, to mi miło. To nie ma za co. Maciej, a czy ty, jak ty preferujesz styl rozegrania? Mam tutaj, pozwól, że rozwinę. Czy ty z góry zakładasz, powiedzmy, przed meczem, co będzie grane, czy szyjesz raczej na żywo i ta, powiedzmy, twoja kreatywność jest dopiero, rozprasza się w trakcie meczu i wtedy na bieżąco jesteś reżyserem gry? No oczywiście, no jest to zależne też od przyjęcia zagrywki. Jeżeli nie ma przyjęcia, no to nie ma highlightsów. Tak, no jest to zależne od wielu naprawdę czynników i oczywiście ja mam jakiś plan na grę, mam
bardzo dużo analizuję tego, co się dzieje po drugiej stronie siatki. Muszę wziąć pod uwagę to, w jakiej formie są nasi zawodnicy, jakim w ogóle składem gramy, bo to też jest dość duża niewiadoma często, szczególnie przed tymi meczami reprezentacyjnymi. I gdzieś to staram się dostosować, żeby ten styl gry był jak najbardziej skuteczny. Więc nie ma jakiejś jednej określonej ścieżki. No często nawet gdzieś ustalając przed meczem to, co chce się robić w trakcie meczu, no to okej, okay, no to może być to przydatne na kilka piłek, na kilkanaście akcji, może set dwa, ale no rzadko jest tak, szczególnie przeciwko takim drużynom na najwyższym poziomie, że one przegrywają, grają cały czas tak samo. I no nie ma co, to są inteligentni zawodnicy, świetne sztaby szkoleniowe, które cały czas analizują to, jak gramy. No i przykład meczu, nie wiem, ze Stanami w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, gdzie graliśmy bardzo dużo środkiem przez pierwsze dwa sety, a później no, się okazało to może dalej skuteczne, ale już nie aż tak skuteczne, jak było wcześniej, bo przeciwnik też wyciąga wnioski, też dużo widzi gdzieś naszą rolą, moją, jako rozgrywającego i sztabu, to, żeby tą grą gdzieś kierować tak, płynnie przerzucać ciężar gry na różne strefy, żeby przede wszystkim była skuteczna, może nie zawsze, żeby była nieprzewidywalna, bo gdzieś nigdy tego nie uważałem za jakąś cechę, do której trzeba dążyć, będąc rozgrywającym, bo według mnie no, polega to na tym, żeby tak poprowadzić grę, żeby było skutecznie, a nie żeby było może zaskakująco czy widowiskowo. Czyli w swoim przypadku, no bo jeżeli chodzi o twoją osobę, no to też poczytałem trochę na różnych forach, nie tylko polskich, że ciebie nie wymienia się w gronie tych, powiedzmy, nie wiem, trzech, czterech najlepszych rozgrywających na świecie, co jest dosyć zaskakujące. I pojawiła się taka opinia, że jesteś najbardziej niedocenianym rozgrywającym na świecie właśnie przez to, że nie grasz czegoś takiego szalonego, co gra chociażby Luciano, De Cecco, czy inni rozgrywający, którzy preferują bardziej, nazwijmy to, kombinacyjną grę, ale też, bo no, przecież zdarza ci się zagrać krótką z trzeciego metra, także to nie jest tak, że ty grasz fajerwerki, tylko grasz, powiedzmy, na tyle metodycznie i właśnie skupiasz się na dokładności, żeby chłopaki mieli jak najłatwiej skończyć piłkę. Czy zgodzisz się z tym, że jesteś najbardziej niedocenianym rozgrywającym na świecie w tej chwili? Nie zgodzę się. W sensie nawet nie chciałbym się, mam ogromny problem z ocenianiem się w porównaniu do innych rozgrywających, więc to zostawię, niech to robią inni, a może powiem, co jest moim celem zawsze, jeśli wchodzę do nowej drużyny, to zawsze moim celem jest to, żeby drużyna grała jak najbardziej efektywnie w ataku. I niektóre drużyny są gdzieś predysponowane do tego, żeby grać szybko, żeby grać kombinacyjnie, a niektóre grają lepiej, efektywnie, jeśli grają spokojniej. I to wszystko jest poukładane. No ja na przykład grając w Gdańsku i mając trochę innych zawodników dookoła siebie, no graliśmy, myślę, najszybszą i najbardziej kombinacyjną siatkówkę w lidze. Nie wiem, jak to wyglądało z boku, ale ja miałem takie odczucie, bo to nam przynosiło efekty. Gdzieś to, myślę, że przyniosło efekt tym, że udało się wycisnąć gdzieś maksymalny potencjał z tego, co mieliśmy na boisku i zawsze byliśmy gdzieś postrachem tych faworytów, bo teoretycznie byliśmy drużyną gdzieś stawianą zawsze jako no, stracona, jakby skazana na porażkę, o tak, przeciwko faworytom, a my często jakieś te niespodzianki sprawialiśmy. No później przyszedłem do Zaksy Kędzierzyn-Koźle i starałem się jakby dopasować do tego, żeby było jak najbardziej skutecznie. Więc ja nie jestem w stanie siebie określić ani jako gdzieś zawodnika, który gra bardzo spokojnie i to albo jakoś bardzo szybko, bo gdzieś moim celem zawsze jest to, żeby być na tyle elastycznym, żeby to niezależnie od tego, jak do jakiego zespołu wejdę, to żeby ten zespół grał i wygrywał i gdzieś tam pełny swój potencjał był w stanie uwolnić. Dzięki. Powiedz mi, czym w twoim odczuciu różni się granie dośrodkowych, którzy uderzają bardziej po kierunkach kątowo, takich jak David Smith czy Kuba Kochanowski, a rzucanie piłki na przykład Norbertowi
czy Mateuszowi Bielkowi, którzy no, biją jednak na dużo wyższym pułapie. Co ty preferujesz i czy potencjalnie dałoby się grać tą krótką z każdym z tych zawodników w jednym tempie? Nie, to nie jest możliwe. No, każdy środkowy jest zupełnie inny i gdzieś nawet jeśli okej, porównujemy Kochana do Davida Smitha, to oni chodzą zupełnie inne piłki. To nawet nie chodzi o gdzieś samo dogranie perfekcyjne na siatkę. Wtedy wiele rzeczy jest prostych i gdzieś to zawsze jest opanowane przez wszystkie zespoły na bardzo dobrym stopniu, ale w siatkówce no, jest tyle możliwości. Piłka może być dograna pod lewą antenkę, jako pod prawą. Może być na drugi, trzeci, czwarty metr. Może być szybkie dogranie, trochę wyższe. I każdy z tych zawodników jakby inaczej sobie zupełnie radzi w zależności od danej sytuacji. Jedni grają dobrze na początku, drudzy pod koniec. I to też jest kwestia tego, że każdego trzeba poznać, z każdym trzeba spędzić trochę czasu razem na boisku. Ja sobie bardzo cenię jakby ten czas meczowy, który mogę spędzić z każdym z tych środkowych, żeby ich poznać po prostu i oni też na pewno gdzieś tam poznają mnie i wiedzą, czego mniej więcej się spodziewać, więc różni się i nie ma takiego prostego podziału na tych fizycznych, którzy skaczą teoretycznie wyżej, biją daleko, których ciężko złapać, nawet jeśli skoczy im się w ciemno, a tych bardziej technicznych, którzy to tylko każdy jest jakby zupełnie innym zawodnikiem, chociaż Kuba to myślę, że jest i techniczny, i fizyczny, i potrafi wszystko, także tego zawodnika myślę, że do każdej kategorii można, tej pozytywnej można przypisać. Mam pytanie od jednego z naszych słuchaczy, mianowicie z którym zawodnikiem gracie się najfajniejszego pipa? Ojejku. Nie mam takiego jednego. Myślę, że nawet jakbym miał, to bym nie powiedział, żebym później nie był posądzany czy to przez zawodników, których mam dookoła. Myślę, że formuła tego wywiadu jest na tyle luźna, że nikt by się raczej o to nie obraził. Nie chodziło o to, ale nawet nie, tak szczerze nie mam. Jakby jest czas, żeby potrenować tego pipa. Ja też mam pełną świadomość tego, że możemy grać tego zdecydowanie więcej i oby się udało mieć na tyle czasu w przyszłym roku, żeby to wprowadzić już tak w pełnym wymiarze i grać tego dużo, bo to jest potężna broń, która może urozmaicić grę, a nie graliśmy tego bardzo dużo, szczególnie na początku sezonu. Później już było teraz trochę więcej, teraz w Chinach graliśmy tego myślę sporo, porównując do tego, co było wcześniej, ale dalej gdzieś tu jest jeszcze pewnie okienko na to, żeby ta nasza gra była jeszcze bardziej urozmaicona i lepsza, ale ja dalej powtarzam, że jakby samo urozmaicenie gry to nie jest gdzieś klucz zawsze do sukcesu. Często tak, bo to przynajmniej mi otwiera wiele opcji do rozegrania, do prowadzenia gry, ale gdzieś nie może to się odbywać kosztem skuteczności tej efektywności, a my skuteczność po pozytywnym przyjęciu mamy na bardzo wysokim poziomie, więc jakby mówiąc, jakby odnosząc się do tego, co mówiłem, tam kilka pytań wcześniej. Dalej chcemy się rozwijać, więc jest to jeden z elementów, który na pewno będziemy chcieli poprawić w przyszłym sezonie, ale też bez jakichś szaleństw i żeby cała drużyna na tym nie cierpiała. Najlepsza robota na świecie, komu nie rzucisz, to skończy. No tak, no jest duży komfort, czy to w klubie, czy w reprezentacji, no zawodnicy na światowym poziomie, czy to ktoś zaczyna, czy wchodzi z ławki, no to tak naprawdę nie ma słabych punktów. Dla mnie ogromny komfort. A czy był taki pomysł, żeby tego pipa trochę przesunąć w stronę strefy numer 5, żeby nie grać tak klasycznie nad głową środkowego? Czy była taka opcja, czy raczej nie chcielibyście tego stosować, bo zawęża wam to trochę pole gry? Nie, czegoś takiego nie było. Też paradoksalnie nie ma wiele czasu na takie rzeczy. Mimo tego, że my trenujemy, to tak jak na przykład jest ten okres z Zakopanem i trenujemy bardzo ciężko na siłowni, więc no siatkówkę teoretycznie no coś tam możemy zrobić, ale niż wprowadzanie nowych elementów, które później mogą wejść do gry jest bardzo trudne i z reguły
skupiamy się na innych rzeczach, tak, nie takich właśnie pipe'ach przesuniętych trochę do piątki, no bo no i ile razy w meczu jesteś w stanie zagrać coś takiego, ile razy w ogóle będzie to miało sens taktyczny. Jeśli będzie wysoki atakujący na prawym skrzydle, który potrafi pomóc, no to od razu takie zagranie gdzieś traci sens, bo zaraz spotkasz się z co najmniej pojedynczym, a może i podwójnym blokiem, jeśli środkowy nie zareaguje do środkowego, więc no wiem, że wygląda to tak, że my mamy bardzo dużo czasu na treningi, na udoskonalanie gry, ale jest tyle elementów, które my chcemy poprawiać i na przykład po turnieju w Ligi Narodów skupiliśmy się bardzo na obronie i na bloku i to przyniosło świetny efekt na Mistrzostwach Europy i według mnie zdecydowanie ważniejsze są takie rzeczy, niż jakieś takie właśnie rzeczy, które możemy wprowadzić 2 czy 3 razy w meczu. Mhm. A czy ty zgodzisz się z tym, że odchodzi się trochę właśnie od takich kombinacji jak granie 3-4 z przodu, z tyłu? Jeżeli tak, to właśnie dlaczego? Czy to jest kwestia tego, że tego czasu na wymyślanie, inaczej, może nie wymyślanie, bo to już jest wymyślone, ale może zgrywanie tego takiego dodatkowego zagrania zajmuje po prostu zajęłoby dosyć sporo czasu, który moglibyście w teorii skonsumować na właśnie, tak jak wspomniałeś, doszkalanie gry blok-obrona? Czy tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim byłoby to nieskuteczne i to nie przełożyłoby się na lepszą grę po pozytywnym przyjęciu. Po pozytywnym przyjęciu lepsze zespoły mają około 60-70% kończąc tą pierwszą akcję, więc wszystko zaczyna się od przyjęcia. Później jakby, jeśli piłka jest przyjęta, to z reguły nie ma problemu, więc wymyślanie jakichś udziwnień, które są efektowne na pewno, ja bym był w niebo wzięty, jakby można było takie grać, bo na pewno siatkówka wtedy, w siatkówkę grałoby się jeszcze przyjemniej i jeszcze przyjemniej by się ją oglądało, ale no, tak jak powiedziałem, to są rzeczy, które może spróbujesz 2-3 razy w meczu, ale i pytanie, czy spróbujesz czegoś takiego, jak będzie wynik 23-23, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby te wszystkie zagrania, które mamy wcześniej, żeby móc je zastosować właśnie w trudnym momencie, a nie jak jest 18-10 i tak naprawdę co się nie zrobi, to będzie dobrze, więc byłoby fajnie, też bym chciał, żeby siatkówka tak wyglądała, bo na pewno byłaby bardziej efektowna, ale ostatecznie liczy się taki pragmatyzm i ta efektywność i zdobywanie punktów. A, to widzisz, zapraszamy w takim razie na Ligę TKKR do Krakowa, tutaj gra się tego pełen. Środkowy idzie przesuniętą, przyjmujący idzie między. To jest piękne i to naprawdę byłoby świetnie, ale no z drugiej strony masz takich Włochów naprzeciwko, no i co? I odczytają twoją kombinację, tak, i zaraz znajdujesz się w takiej sytuacji, że jesteś bez wyjścia, a tak naprawdę piłka przyjęta dobrze, to już sprawia, stwarza na tyle dużo możliwości gry kombinacyjnej, czy to bardziej, czy mniej. Czasami nawet ta gra kombinacyjna nie jest potrzebna, żeby zdobywać punkty, więc... Mhm. Więc byłoby pięknie, tak, ale nie, chyba nie. Tak, no właśnie, trzeba też brać pod uwagę to, że możesz po drugiej stronie mieć mniej rozgarnień tego środkowego, który po prostu wyskoczy w momencie, kiedy ten przyjmujący będzie na 3/4, bo zapomniał skoczyć do pierwszego tempa, no i wtedy tak. Faktycznie odbija się od ściany. No tak, byłoby tak, to fajne, tak, ale no. Ja pamiętam tą siatkówkę właśnie z Kubańczycy, wiem, że bardzo lubili grać takie kombinacje. Z takich siatkarzy, którzy mi jeszcze do głowy przychodzą, to chyba Dante Amaral z Brazylii miał takie coś, że on chodził. Ogólnie cała Brazylia tak, wtedy, tak. No. Mhm. Tak, tak. Ale to też, wydaje mi się, że to też się brało z tego faktu, że oni mieli tak ogromną przewagę nad innymi zespołami, że mogli już się pobawić i też tego nie analizowałem, ale ciekawy właśnie jestem, czy przy wyniku po 24, czy 25-24 dla przeciwnika, czy też grali takie rzeczy, czy to było właśnie przy bezpiecznych wynikach, czy to na początku seta. Nie mówię, że nie, może tak było, gdzieś tego nigdy tego nie analizowałem, no ale mieć takie rzeczy, które jesteś w stanie zagrać przy wyniku, które jest tak naprawdę bez znaczenia, to już tak jak powiedziałem, no lepiej skupić się na innych ważnych rzeczach. Okej. Dobra. Maciej, chciałem cię dopytać o Wilfreda Leona, ponieważ on jak wchodził do polskiej kadry, to był, wydaje mi się, że mały kłopot z tym, żeby dograć tempo do jego możliwości i parametrów fizycznych. Powiedz mi, jak przebiegał właśnie proces zgrywania z Wilfredo, czy było to
trudne, trudniejsze niż z innymi zawodnikami, a jeżeli tak, to dlaczego? Nie, raczej właśnie dość szybko złapaliśmy wspólny język i też tego czasu meczowego mieliśmy bardzo dużo na początku, więc takie warunki stworzone przez sztab do tego, żebyśmy grali ze sobą jak najlepiej były bardzo dobre. No, Wilfredo wielkiej filozofii nie ma. Wysoko, nie zaniżyć mu. Oczywiście to jest zawodnik, który paradoksalnie chodzi szybko do ataku i tą piłkę i ma bardzo dobrą kontrolę nad piłką, więc jakby większych problemów między nami nie ma, ale to jest jedna kwestia, jak mu wystawić dobrze piłkę, a druga kwestia, w jakich momentach go wykorzystywać i czego się można spodziewać właśnie po takich piłkach, które są dalej od siatki. I właśnie ten czas, który mieliśmy razem, gdzieś posłużył temu, że ja go znam lepiej, wiem, czego się mogę spodziewać na boisku. Oczywiście, rzeczy do poprawy jeszcze mamy wiele, więc ten przyszły sezon gdzieś już jest w mojej głowie, jest kilka rzeczy na pewno, które będziemy chcieli poprawić. I to nie tylko z Wilfredo, ale z innymi zawodnikami. No ale no, gdzieś mi oceniać to, jak dobrym zawodnikiem jest Wilfredo, jak on zdobywał Ligę Mistrzów, ja się dyszlem uczyłem odbijać, no to też się czuję tak nieswojo, więc po prostu zostawię to tak, że on po prostu pokazał tym sezonem, jak świetnym jest zawodnikiem, chociaż parę osób już zapomniało chyba, jak na jakim poziomie on potrafi grać i to też jest takie przekleństwo tych zawodników, którzy przez wiele lat prezentują najwyższy poziom, że jakieś lekka obniżka formy gdzieś do poziomu, który i tak jest bardzo dobry, gdzieś powoduje to, że już można słyszeć głosy, że się ktoś skończył, ale no my w grupie po prostu jakby wiemy, jak wygląda, jak każdy się prezentuje, jaki ma potencjał i wierzę, że Wilfredo się dobrze czuł po prostu i mógł to pokazać w tych najważniejszych momentach w tym sezonie. Tak, myślę, że no jeżeli byli niedowiarkowie, którzy pisali bądź też mówili o tym, że Wilfredo Leon się nie nadaje, bądź też nie ma takiej dobrej formy, żeby grać w reprezentacji Polski, no to tak jak wspomniałeś, myślę, że tym sezonem zamknął usta wszelkim krytykom MVP Mistrzostw Europy. Nie zapominajmy, dużo dobrego zrobił nie tylko w tym, ale w zeszłym, no może mniej, bo była kontuzja, ale no gra już oczywiście przez sporo czasu w tej kadrze, także sporo tej kadrze dał i miejmy nadzieję, że sporo jeszcze da. Marcin, pierwsze trudne pytanie. No, Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okay. Czy reprezentacja Polski jest kompletniejsza z Bartkiem Kurkiem czy z Łukaszem Kaczmarkiem? Nie ma czegoś takiego kompletniejsza. Na pewno są to zupełnie inni zawodnicy i mają różne atuty i myślę o jakości siatkarskiej ani Bartka Kurka, ani o Łukasza Kaczmarka. To nie trzeba nikogo przekonywać i są to świetni zawodnicy i okej, no w tym roku Bartek mierzył się z bardzo ciężkimi kontuzjami, no ale w tamtym sezonie on ciągnął naszą grę i nieprzypadkowo był najlepszym atakującym mistrzostw świata, więc na pewno jest inny styl, jeśli jest Łukasz na boisku, a inny styl, kiedy jest Bartek, ale ostatecznie, tak jak zawsze, już powtarzam, wszystko sprowadza się do skuteczności, a to, że oni są świetnymi zawodnikami, powoduje to, że niezależnie kto jest na boisku, to ta gra jest na wysokim poziomie. Oczywiście, jeśli są zdrowi, bo jeśli Bartek gdzieś walczy z kontuzjami, czy Łukasz walczy z kontuzjami, no to na każdego zawodnika to wpływa negatywnie i tu nie ma dwóch znań, więc ja bardziej patrzę to z perspektywy tego, że no, cieszymy się, jak wszyscy myślę, i my też kibice powinniśmy się cieszyć, że mamy dwóch tak świetnych atakujących, że jeśli jednemu nie będzie szło, to wejdzie drugi i trochę styl się zmieni. I dalej jest duże prawdopodobieństwo, że jakość gry się zmieni na lepszą, jeśli jednemu będzie nie szło. Właśnie to jest chyba największa siła polskiej kadry, że
W momencie, jak wypadł Bartek, no to wszedł Łukasz Kaczmarek, który jest trzykrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów, miał od lat na niezwykle wysokim poziomie. Spotkała go często i wszyscy krytyka. Się bali, tak? Czy on sobie poradzi w grze i wszyscy się bali, na czy on najwyższym sobie poradzi. Poziomie, tak. Tak, i to jest no, też niesamowite. Natomiast no takie... Tak jest, ale tak jest w sporcie, że no póki nie udowodnisz, póki nie pokażesz, że rzeczywiście możesz, to no to zawsze będą gdzieś głosy niepewności. My jako zawodnicy, jako grupa wiemy, że wiedzieliśmy już wcześniej, że Łukasz jest takim pełnoprawnym zawodnikiem na najwyższym poziomie światowym, jednym z najlepszych atakujących, a po tym sezonie może najlepszym atakującym na świecie, ale no też my nie oczekujemy od wszystkich dookoła, żeby gdzieś ufali nam na słowo, tylko no, w sporcie tak to wygląda, trzeba wyjść i to pokazać. Ja się bardzo cieszę, że Łukasz to zrobił, bo też nie chcę jakoś tam źle zabrzmieć, ale po prostu to, jak czasami mu się dostawało po prostu za rzeczy, które nie zrobił, to czasami się ciężko patrzyło. Oczywiście Łukasz jest bardzo emocjonalny, bardzo ekspresyjny i czasami te jego reakcje pewnie nie pomagały w odbiorze kibiców, ale ja się cieszę, że ten sezon gdzieś w tym sezonie pokazał wszystkim, nie tylko jakość siatkarską, ale jakim też jest świetnym człowiekiem. Tak, to zgoda, bo to co zrobił po przelocie zamiast odpoczywać, no to zaangażował się też w akcje charytatywne, także to zresztą nie tylko on, bo no, znakomita większość z was w zasadzie cały czas angażuje się w różnego tego rodzaju akcje, czym no, to możemy oczywiście no, tylko możemy przyklasnąć i to jest coś niesamowitego. No, to jest też fajne właśnie, że ten styl w momencie, kiedy zmieniają się zawodnicy na boisku, no to automatu też styl troszeczkę się zmienia, co jest troszeczkę trudniejsze dla przeciwników do rozczytania, ale też chciałem wspomnieć o tym, że w zasadzie ten sezon miał kilka takich fajnych, no nie chciałbym tego nazwać smaczkami, ale to było coś takiego, że za częścią z zawodników była jakaś taka historia, która się gdzieś za nimi ciągnęła. Właśnie, czy Łukasz Kaczmarek pociągnie jako pierwszy atakujący reprezentacji polskiej do złotego medalu? Czy Wilfredo Leon jest na tyle dobry, żeby zdobywać z tą kadrą medale? Czy Marcin Janusz udowodni po raz kolejny, że jest topowym rozgrywającym na świecie? Czy Norbert Huber, który wracał po kontuzji, był okrutnie ciężkiej kontuzji i wszedł, myślę, że na jeszcze wyższy poziom w tym sezonie, niżeli sprzed kontuzji, ale też Bedni przecież, który w tej kadrze w końcu się znalazł, w tej czternastce, często pomijany nie tylko przez Witala Heinena, ale też przez innych selekcjonerów, w końcu znalazł się, w końcu udało mu się zdobyć też medale z reprezentacją Polski. Także tych takich małych historii, które każdy z was miał, było dosyć sporo. I to jest fajne, że na samym końcu możecie sobie usiąść przy lampce, nie wiem, energetyka bądź też jakiegoś suplementu, bo alkohol przecież nie pijecie. I no, powiedzieć sobie, że zrobiliście naprawdę fajną robotę. To była naprawdę przyjemność oglądać was w tym sezonie. Oczywiście, no jeśli się wygrywa i w tym sezonie praktycznie cały czas wygrywaliśmy, no to wszystko jest super i nie ma do czego się przyczepić. No dla nas ważne będzie teraz, żeby oczywiście rozjechać się do klubów i zagrać jak najlepiej w swoich klubach, ale gdzieś się nie zatracić w tym, nie zachłysnąć może tymi sukcesami, bo przyszły sezon będzie zupełnie nowym rozdziałem i tak jak mówiłem, zespoły na igrzyska przyjadą jeszcze lepsze i my musimy jakby wymagać od siebie, żeby grać jeszcze lepiej. Ale gdzieś pokazujemy to, że jesteśmy na tyle dojrzałą drużyną i doświadczoną i gdzieś nie odbija nam po jakichś sukcesach, których mamy dużo na swoim koncie, że raczej takiego ryzyka nie ma. Więc czekamy na kolejny sezon kadrowy z niecierpliwością. A Marcin, czy ty miałeś w tym sezonie taki moment, gdzie widziałeś, że jakiś element nie gra i trzeba było go chować? No tak, no to jest siatkówka, to jest normalne, że jakby w każdym meczu nie każdy element wygląda na najlepszy i jest perfekcyjny, więc to jest
Bo rozumiem, że pytasz o atak, tak? Czy czasami tak, nam no pytam o twoje nie szło w bloku? przemyślenia. Tak. No nie, no zdecydowanie. Oczywiście zdarzają się pojedyncze mecze, że gdzie nie wystawię, niezależnie od jakiej sytuacji, to jest okej i zdobywamy punkty, ale no zdecydowana większość meczów, no to jest jakby cały czas szukanie zawodnika, który się dobrze czuje w danych ustawieniach przeciwko określonemu blokowi. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Czasami trzeba kogoś schować, czasami dać mu więcej piłek. Ja też rzeczywiście robię masę błędów, bo to nie jest takie proste zawsze, ale zawsze szukam tego, żeby nasza gra była jak najbardziej skuteczna, więc no, myślę, że nie było takiego meczu, żeby nie szukać najlepszych rozwiązań, tylko że gdzieś mogłem sobie po prostu wystawiać, gdzie chcę, mimo tego, że wygrywaliśmy, no to nawet jak jest, nie wiem, 20-10 dla nas, to dalej ja chcę, żeby ta akcja była skończona od razu w pierwszej piłce. I myślę, że każdy ma takie podejście, bo to się przydaje później, kiedy jest trochę nerwowo, bardziej nerwowo i rzeczywiście masz jedną szansę, żeby skończyć, więc każdy punkt jest jakąś tam lekcją na przyszłość. Jest też pytanie od jednego z naszych potencjalnych słuchaczy, ale wydaje mi się, że skoro zadam to pytanie, to będzie słuchał. Mianowicie Lex z Twittera. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś dosłownie jedynym graczem, którego kontuzja pogrążyłaby nasze szanse na medal? Czy w związku z tym zgodzisz się grać owinięty w folię bąbelkową? Znaczy, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam. I na folię bąbelkową, i na to, że jestem kluczowym zawodnikiem nie do zastąpienia. Tak, rozumiem. Rozumiem to pytanie. No nie, nie, no. Mamy naprawdę świetnych zawodników i to nie chodzi tylko o Grześka Łomacza, tylko o całe zaplecze tych wszystkich rozgrywających, którzy może mają mniej trochę szansy grania ostatnio i no, my to powtarzamy. No, w naszej drużynie nie ma zawodnika, którego nie da się zastąpić i tyle. No, gramy tym, co mamy, tak jak to zawsze powtarza Nikola, że nie gramy tym, co mamy, ale wygrywamy tym, co mamy. Czyli po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, jaki mamy, tak, zdajemy sobie sprawę, jaki mamy potencjał i niezależnie od tego, czy wypada nam jeden, drugi czy trzeci zawodnik, to my dalej jesteśmy drużyną na światowym poziomie. I oczywiście taką tezę można wygłosić. Ja mam na potwierdzenie tylko swoje słowa, bo nie było okazji, żeby gdzieś w dłuższym wymiarze zobaczyć, jakby było inaczej, ale w pełni świadomie tego, co mówię, no, uważam, że nie, że nie jestem zawodnikiem, którego się nie da zastąpić, nie jestem zawodnikiem, który jest niezbędny tej kadrze. Wiem, że mogę dać bardzo dużo i to się staram robić i tak do tego podchodzę. Okej, dzięki wielkie za odpowiedź. Marcin, jeden z promowiczów zauważył, że stosunkowo mało kiwasz dopytam cię, czy jest to związane z tym, że po prostu efektywność środkowych reprezentacji, czy też zaksy jest na tyle duża, że nie ma takiej potrzeby, czy to jest twój wybór, że nie, może jakiś zakład z kimś? Tak, że nie kiwnę przez kilka sezonów. Nie, nie, chociaż mogłem się założyć, to może bym coś fajnego za taki zakład wygrał. Oczywiście, jedna rzecz to jest ta efektywność, bo gramy naprawdę na wysokim procencie skuteczności po pozytywnym przyjęciu i może ja też nie jestem zmuszony do tego, żeby szukać jakichś dodatkowych innych rozwiązań, jeśli mam określony styl gry, i w razie tego, jak to nie wychodzi, jestem w stanie zmienić na trochę inny i gdzieś te jakby to się nie wyczerpało jeszcze w tym sezonie, żebym próbował kilku rzeczy w trakcie meczu i nie znalazł tego jednego dobrego i skutecznego stylu. Ale oczywiście ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że jeśli to bym wprowadził, to ta gra mogłaby być jeszcze bardziej urozmaicona. I szczerze, jak oglądam czasami mecze po... z wideo po zakończeniu meczu, to
No to mam takie myśli sami, no przecież tu można było kiwnąć, tu można było kiwnąć, tu można. I to tak gdzieś tam łatwo się ogląda, ale też się często łapię na tym, że nie myślę o tym w trakcie meczu. I może gdzieś po prostu Okay. muszę zacząć. Ja też jakby no nie, na pewno nie będę się pchał w to, żeby kiwać jak najwięcej, bo jest to jako rozgrywający Karola rozgrywającego, to gdzieś jest to element marginalny, póki się nie kiwa po 8-10 razy w meczu, ale jasne, no, jeśli takie jest pytanie, no to czasem się nad tym zastanawiam, chciałbym i mam nadzieję, że to wprowadzę zarówno w sezonie klubowym, jak i reprezentacyjnym, tylko też chciałbym, żeby to było na takim poziomie skuteczności i pewności, żebym to zrobił przy wyniku 24-24, a nie jak mamy 10 punktów przewagi, bo w nie daje takim... takiej satysfakcji. Nie, nawet nie chodziło o satysfakcję, bo wtedy to, jak jest duża przewaga, to ja mogę dyszlem kiwnąć i co, i wpadnie to super, to wow, jaki figo fago. A jak nie, 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 bardziej mi chodzi o to, że wtedy wiele rzeczy można zrobić i one przechodzą bezproblemowo, jeśli się nie uda, a to nie o to chodzi. Jakby. No ja chcę mieć wszystkie jakby swoje zagrania gotowe na trudne momenty, więc tak to widzę. Ale tak, mam nadzieję, że wprowadzę. Jak coś to mnie rozliczysz za rok, jeśli nie, tak. Nie będę znowu kiwał. Dobra, okej, na pewno. Marcin, czy trudno się gra przeciwko takiemu środku? Powiem, jak David Smith, kiedy gracie reprezentację Polska, Stany Zjednoczone i ty masz świadomość tego, że to jest niezwykle inteligentny gracz i on doskonale wie, jak ty grasz i co zrobić, żeby go oszukać. Masz takich środkowych, z którymi, naprzeciwko których nie lubisz grać, bo często czytają twoją grę, czy nie ma takich środkowych na świecie? Oczywiście, że są inteligentni środkowi bardzo i na tym najwyższym poziomie jest ich cała masa, przeciwko którym no, nie ma prostych rozwiązań. No, jeśli środkowy jest trochę mniej rozgarnięty, tego się nie spodziewają na pewno. Jeśli środkowy jest mniej rozgarnięty, to tak naprawdę można grać w jednym stylu przez całe spotkanie i on... No nie połapie się, bo może się nie zastanawia nad tym w trakcie meczu i dopiero gdzieś dojdzie pewnie to do niego po. Ale nie, no zdecydowanie. No ja zawsze staram się przygotować na te najważniejsze mecze, najtrudniejsze mecze i zawsze traktuję wszystkich jako jakby byli po prostu tymi topowymi zawodnikami i z takimi zawodnikami gra się bardzo ciężko, bo oni zmieniają, raz wyskoczą, raz nie wyskoczą, raz robią coś zupełnie nie gdzieś oderwanego od taktyki i trzeba z nimi grać, no więc okej, okay, ja się czuję w tym dobrze, bo gdzieś też wydaje mi się, że dużo rzeczy widzę na boisku i potrafię wyciągać wnioski, no ale jeśli pytasz, czy jest to łatwe, no to nie jest to łatwe, no David gdzieś należy do tego typu środkowych, którzy cały czas analizuje, no i wie, co w danym ustawieniu zagrałem wcześniej i jak zawołałem środkowego, gdzieś jest przygotowany oczywiście do meczu przed na tej odprawie taktycznej, więc wie, co robiłem w poprzednich meczach, w poprzednich sezonach, też się znamy tyle, że ciężko coś ukryć, więc to jest gra, więc no jakby tutaj wielkiej filozofii nie ma, ale jest to na pewno zawsze bardzo przyjemne, jeśli się wygra coś przeciwko wymagającej drużynie, bo jest ta satysfakcja, że udało się zrobić coś dużego i ja bardzo lubię grać takie spotkania przeciwko dobrym drużynom, które dobrze ustawiają blok, gdzie dla mnie jest ogromnym wyzwaniem to, żeby znaleźć jakąś skuteczną drogę ataku, żeby wygrać mecz. Marcin, chciałem cię spytać, ponieważ przed zeszłym o pewną rzecz z zeszłego sezonu, ponieważ pojawiła się dosyć spora dyskusja na liście powołanych. Nie było Fabiana Drzyzgi, który był pierwszym rozgrywającym przez wiele lat naszej reprezentacji. Nikola Grbić na pytanie, dlaczego nie został powołany Fabian, wspomniał o tym, że
dla niego ważne są role w drużynie i Fabian niekoniecznie mógłby się pogodzić z tą rolą drugiego rozgrywającego. Powiedz mi, czy ta dyskusja, która miała miejsce, ona nie była za bardzo rozmuchana i czy media troszeczkę nie za bardzo wchodziły w kompetencje trenera, który tak naprawdę może powoływać kogo chce? I teraz mam powiedzieć coś kontrowersyjnego, żeby było dużo wyświetleń i żeby się rozeszło po Twitterku, tak? Nie zależy mi na tym. Nie. Jejku. Ja się starałem jak najbardziej od tego odciąć, bo jakby z Fabianem jesteśmy dobrymi znajomymi. Gdzieś tego czasu na kadrze wcześniej, w poprzednich latach spędzaliśmy dużo. Oczywiście ja zawsze byłem za kadencji Vitala, Heinena, ja byłem albo trzecim, albo czwartym rozgrywającym, więc na te poważne turnieje nie jeździłem. Bardziej były to epizody w Lidze Narodów, w pojedynczych meczach, ale na zgrupowaniach byliśmy razem i jakby nigdy z tobą problemu nie mieliśmy i to myślę, że mogę powiedzieć, że dobrze się dogadywaliśmy i dalej, jeśli mamy okazję, to dobrze się dogadujemy, więc gdzieś to, jeśli są jakieś kontrowersje, to myślę, że są poza nami. Odnośnie tego, jak skład widzi Nikola, no to też mi ciężko jakkolwiek komentować, bo oczywiście, no media zawsze będą to robić, bo taka jest rola i jakby ja nie mam żadnego z tym problemu, bo sam nie wiem, oglądając piłkę nożną czy koszykówkę, no to oglądam ludzi, którzy gdzieś tam się wypowiadają z boku. Jest to ciekawe i gdzieś fajnie poznać opinie różnych ludzi, nawet jak nie zawsze jest to dla nas jako zawodników miłe, no bo też, no, umówmy się, no my nie jesteśmy najbardziej obiektywni, jeśli chodzi o ocenianie samych siebie, więc ciężko powiedzieć, no to Nikoli trzeba chyba pytać, jak to widział, dlaczego tak się zdecydował. No ja tak naprawdę nie mam za wiele do powiedzenia, no jestem jedynie co to wdzięczny Nikoli, że postawił na mnie jako pierwszego rozgrywającego, bo nie wiem, no wydaje mi się, że aż takie oczywiste to wtedy nie było i dużo wziął na siebie, gdzieś przeciwko wielu opiniom, jakby postawił na swoim, ale no tym się cechuje Nikola, że raczej tak nie czyta Twitterka ani tego typu, typu stron, tylko gdzieś bazuje na tym, co osiągnął i myślę, że ta wiedza jego o siatkówce jest większa niż nas wszystkich razem wzięta, więc no, ja się też nie czuję zbyt komfortowo, jakbym miał to, jak miałbym to jakkolwiek skomentować. Okej, dzięki. Dobra, zamknijmy ten temat. Mam jeszcze 3-4 krótkie pytania na temat sezonu plusligowego, który zaczyna się za tydzień, także tego czasu na odpoczynek naprawdę dużo nie ma. Drobne zmiany w grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Odszedł Norbert Huber do Jastrzębskiego Węgla, odszedł również Adrian Staszewski, on zaślił z kolei podkarpacką Asekler sobie Rzeszów. Natomiast z transferów, które przyszły do klubu, no to Andreas Takman, dobrze znany norweski środkowy ze Ślepska Suwałki, myślę, że bardzo ciekawy transfer, duża jakość ofensywna, a także Daniel Cidigoi, który naprawdę dobrze się prezentował na Mistrzostwach Europy. No właśnie, czy wy znowu występujecie w roli faworyta ligi? Powiedz mi, czy ktoś, kto w swoim odczuciu będzie głównym oponentem i kto może namieszać w tym sezonie? Czy będzie to ktoś nowy, czy to będzie znowu Jastrzębie i znowu podzielicie wszystko między siebie bez sensu? No nie wiem, czy takie znowu, bo jakoś mi się nie wydaje, żebyśmy podchodzili w tamtym sezonie w roli faworyta i szczególnie dwa sezony temu, kiedy oczywiście udało się wygrać te wszystkie najważniejsze trofea, to nie wydaje mi się, że nas stawiano w roli faworyta, ale okej, no teraz może sytuacja jest trochę inna, bo nie, no to nie jest skromność, tylko aż tak złej pamięci nie mam, ale dobrze. To tak, no na pewno będziemy w gronie faworytów, ale czy tak powiedzieć, że my zgarniemy wszystko, albo że zgarniemy cokolwiek, czy wygramy Puchar Polski, czy Mistrzostwo Polski, no to myślę, że zdecydowanie jest za wcześnie. Dla mnie ogromną wartością jest to, że tych zmian było bardzo mało porównując do poprzedniego sezonu i czy to
nie zmienił się trener, co też jest rzadkością przez ostatnie lata w Kędzierzynie. Nie zmienili się zawodnicy, jakieś oczywiście kosmetyczne zmiany, które będzie łatwiej zdecydowanie wprowadzać, bo inaczej jest gdzieś stworzyć nowy system gry, kiedy przychodzi trzech nowych zawodników, a inaczej do już gotowego systemu wkomponować jednego czy dwóch. Więc ogromna wartość, ale no nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy głównym faworytem, jesteśmy w grupie faworytów. Zespoły takie jak Jastrzębie, ja bym ci chciał więcej powiedzieć, no. Ja tam nie mam problemu z kontrowersjami, też chciałbym być spójny i chciałbym, szczery przede wszystkim, nie wydaje mi się, że nikt z nami nie ma szans, bo tak nie jest. Jest Jastrzębie, jest Rzeszów, Zawiercie, bardzo mocna Warszawa i na pewno pojawi się jedna drużyna, która może w tej roli czarnego konia gdzieś wyskoczy i będzie straszyła faworytów. Więc okej, jeśli wygramy, to na pewno to nie będzie wielka sensacja, ale jeśli przegramy, to też nie, więc gdzieś tam z pokorą i spokojnie podejdziemy. No, wiemy, na co nas stać, ale wiemy też, jaki jest sport, jaka jest siatkówka, jakie będą playoffy w tym roku, bo też będą na pewno ciekawe i gdzieś ten czynnik dobrego dnia czy dwóch dobrych dni może zadecydować to, że tracisz szansę, na którą pracowałeś cały rok, więc będzie ciekawie i zobaczymy. My będziemy walczyć o złoto, ale jak będzie, to zobaczymy. Czyli to pytanie, bo wspomniałeś o tym właśnie, że trener się nie zmienia tym razem, co jest dosyć, może nie zaskoczeniem dużym, ale faktycznie czymś nowym w Kędzierzynie. Natomiast na przestrzeni lat zmieniają się trenerzy, zmieniają się zawodnicy, natomiast jeden wielki Michał Hadała zostaje i powiedz mi, jak ty oceniasz rolę Miśka, czy jak duży wpływ właśnie na to, jak funkcjonuje drużyna, ma Michał Hadała i takie appreciation post dla Miśka, ponieważ został wywołany w tablicy przez Twitterian, że tak to nazwę. Moimi ustami chciałem zadać pytanie z Twittera właśnie, jak ty oceniasz rolę Michała Hadały? To też trzeba sprawdzić, czy ten użytkownik Twittera to nie jest właśnie Michał Hadała. Tak, który zadaje to pytanie. To tak, no, kiedy ja przyszedłem do klubu, to Michał był bardzo ważną postacią. Już wtedy jako taki łącznik między drużyną a trenerem, między drużyną a prezesem, więc bardzo ważna postać. Ta jego teraz rola się rozszerzyła o bycie dyrektorem sportowym. No i tak, na pewno ogromna rola w tym budowaniu składu przede wszystkim, bo to jest kluczowe i to jest ogromną siłą Zaksy Kędzierzyn-Koźle od lat, że zawodnicy, którzy przychodzą, to grają dobrze, dość płynnie się potrafią wkomponować w to środowisko, w ten etos pracy, który mamy, ale naprawdę w klubie jest wielu jakby członków sztabu, którzy jakby sumując to wszystko sprawiają to, że nam się po prostu gra dobrze i się rozwijamy, więc oczywiście trener, dyrektor Hadała jest na pewno ważnym elementem, ale jakby my, zarówno zawodnicy, jak i sztab, gdzieś każdy ma w głowie, że jest małym trybikiem w maszynie, w tej wielkiej, która musi dobrze pracować, bo oczekuje się od nas wygrywania wszystkiego. No właśnie, a co czyni Zaksa w twoim odczuciu tak wyjątkową na tle innych zespołów? Czy jest wyjątkowa w twoim odczuciu? Jeżeli tak, to dlaczego? Na pewno jest świetną drużyną. Ja bardzo nie lubię gdzieś jakby przypisywania nie wiadomo to jakich przymiotników drużynie, bo drużyna akurat wygrywa i jakby w sporcie to się bardzo szybko może wszystko zmienić, jeśli się tym wszystkim zachłyśniemy i pójdzie to w zupełnie inną stronę, bo konkurencja nie śpi. No oczywiście na pewno
Świetna selekcja zawodników i o tym mówiłem, że tak naprawdę każdy transfer, który był do tej pory, dobrze się sprawdzał i zawodnicy, którzy przychodzą, to potrafią gdzieś pokazać swój pełny potencjał w Kędzierzynie, no, co nie jest zawsze normą. No, bardzo dobry sztab, który się nie zmieniał od lat, może oprócz pierwszego trenera, który zmieniał się dość często, to gdzieś na pewno to buduje ten cały system, ten cały organizm, który może pracować spokojnie i miasto spokojne, gdzieś można się po prostu skupić na siatkówce. Nie wiem, no ciężko tak naprawdę, bo budżetu na pewno nie mamy najwyższego. I gdzieś zawodnicy ściągani to nie są w momencie przyjścia do klubu, to nie są największe gwiazdy europejskiej siatkówki, a przez ostatnie lata udaje się naprawdę bardzo dużo wygrać, ale ja naprawdę jestem bardzo pokorny w tym temacie, bo wszystko może się bardzo szybko odwrócić. Okej. Marcin, znowu nie pojedziecie na klubowe Mistrzostwa Świata plus Liga. Ma dalej 16 drużyn. Czy w twoim odczuciu właśnie ta plus ligowa karuzela musi zostać troszeczkę zmniejszona? I jeżeli tak, to jaka byłaby dla ciebie optymalna forma? 12, 14, 10, a może 16, może jesteś fanem dużej ilości meczów w sezonie zasadniczym, to już zaraz się dowiemy. Także powiedz mi, jaka byłaby dla ciebie optymalna wielkość plus ligi. No i czy znowu nie szkoda, że nie pojedziecie na te klubowe Mistrzostwa Świata, bo znowu tracicie okazję zdobyć fajne trofeum. Oczywiście, to zacznę od klubowych Mistrzostw Świata. Oczywiście szkoda, bo gdzieś byłoby to fajnym tam zwieńczeniem tej naszej klubowej przygody, jakby taka możliwość chociaż zdobycia klubowego Mistrzostwa Świata. Zdecydowana większość z nas ma już Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Super Puchar, Ligę Mistrzów, no i gdzieś, żeby zdobyć wszystko w klubowej siatkówce, no brakuje nam klubowego Mistrzostwa Świata, którego nawet nie mamy szansy zdobyć. No ale tak to wygląda, to też nie jest najbardziej prestiżowy turniej, więc to tylko brzmi tak dobrze, może dla kogoś, kto się mniej interesuje siatkówką, te klubowe Mistrzostwa Świata mogą wydawać się tak ważnym turniejem. No ale terminarz nam nie pozwala już kolejny rok i to nawet nie chodzi o to, że Liga by nie znalazła jakby możliwości tego, żebyśmy pojechali, bo pewnie dałoby się to później wszystko pouciskać, ale no też musimy patrzeć racjonalnie. Na nadchodzącym sezonie byłoby dosyć ciężko chyba. No właśnie, tak jeszcze nie patrzyłem na terminarz tak dokładnie, ale boję właśnie, chcę to odwlec jak najdalej. No ale zakładając nawet, że nie byłoby problemu, no to też musimy patrzeć racjonalnie, że no nawet pojedziemy na te Mistrzostwa Świata, to kilka rzeczy nam może uciec, bo to jest długa podróż, będzie to wymagający turniej, no jeśli gdzieś tam dostaniemy się do finału i może byśmy coś zdobyli, to byłoby pięknie, ale pewnie by się to odbiło później na lidze, więc trzeba przy tak napiętym terminarzu gdzieś mieć swoje priorytety, a priorytetem na pewno jest Liga Mistrzów i plus Liga. No jeśli chodzi o idealną ilość drużyn, no nie jestem w stanie, ja też nie jestem ekspertem. Ja zawsze powtarzam w tych wywiadach i za każdym razem, jak jestem o to pytany, mówię swoje odczucie jako zawodnika. Nie jestem działaczem czy kimś związanym ze sponsorami. Nie wiem, jak to wygląda od środka. Mówię jako po prostu zawodnik, że tego w pewnym momencie zrobiło się za dużo, bo nie ma czasu jakby się w pełni zregenerować, bo do tego dochodzą podróże, do tego dochodzi Liga Mistrzów, Puchar Polski, no i trzeba gdzieś na pewno założyć jakby najgorszy scenariusz dla najlepszego zespołu, który gra wszystkie mecze i od tej to powinno być to była taka pozycja wyjściowa, a nie, że okej, jakoś to będzie, no a jeśli grasz w finale Ligi Mistrzów, w finale Pucharu Polski, Super Pucharze i grasz dodatkowo ciężkie mecze w playoffach, no to trudno, no mała szansa była na to, ale się zdarzyło, no to już jakoś grajcie, więc nasz głos jako zawodników jest jasny i myślę, że my to powtarzaliśmy i powtarzamy dalej na każdym kroku, bo to jest jedyna rzecz, którą
którą mamy, gdzieś powiedzieć to w wywiadzie, nie z takiego powodu, że chcemy narzekać, że chcemy się trochę poobijać i jesteśmy leniwi, tylko w pewnym momencie to się robi niebezpieczne dla naszych organizmów, a gdzieś to zdrowie jest bardzo ważne nawet w kontekście samej reprezentacji, ale no, po co prowokować jakieś poważne kontuzje tym, żeby przegrać kilka meczów. Ja wierzę w to, że jest wiele rzeczy do poprawy poza tą ilością meczów, czy nakładaniem ilości meczów do poprawy, żeby siatkówka była bardziej popularna, żeby była bardziej pokazywana w bardziej efektowny sposób, bo jest to na pewno sport z ogromnym potencjałem takim marketingowym i gdzieś ja bym może tak mówię tak dla siebie, oczywiście też to jest moja subiektywna opinia, ale gdzieś może w tym kierunku bardziej, żeby popularyzować, bo oczywiście wszystkim ostatecznie zależy na tym, żeby to generowało jak najwięcej zainteresowania, jak najwięcej pieniędzy. No oczywiście od tego nie uciekniemy w profesjonalnym sporcie, ale no wydaje mi się, że jakby dokładanie dodatkowych meczów przy tym poziomie zmęczenia, który już mamy, nie jest drogą. Okej. Okay. Maciej, mam ostatnie dwa pytania. Czy ty chciałbyś się sprawdzić w innej lidze niż Polska? Ponieważ kiedyś marzeniem polskich zawodników było to, żeby wyjechać do Włoch, sprawdzić się z najlepszymi, natomiast nawet rozmawiając czy z Kwolem, czy z Bieniem bodajże, to oni też podkreślali, że w zasadzie Plusliga jest na tyle silna, że nie ma takiej potrzeby sprawdzania się z najlepszymi, ponieważ najlepsi są u nas w lidze i tak naprawdę, no to jeżeli nie ma to faktycznej gratyfikacji finansowej, no to nie ma takiej potrzeby, żeby tam jechać. Natomiast pytam tak z czysto takiego wyzwaniowego punktu widzenia, czy dla ciebie byłoby dużo wyzwania na przykład jechać do Włoch, bądź też do innej ligi? Jeżeli tak, to gdzie chciałbyś się sprawdzić? Czy może jakiś kierunek azjatycki? Co by to było? Tak, no kierunek azjatycki wydaje się bardzo, bardzo interesujący. Ja też jestem bardzo ciekawy świata, na przykład ten turniej kwalifikacyjny w Chinach. Ja bardzo się cieszyłem, nie tylko ze względu, że pojedziemy i będziemy grać z orzełkiem na piersi i reprezentować nasz kraj, ale też bardzo się cieszyłem, że zobaczę zupełnie inny świat i tak, gdzieś tam w głowie jest myśl, może jeśli będzie okazja, żeby gdzieś wyjechać. Nie mam jakoś sprecyzowany, gdzie na pewno nie jestem takim zawodnikiem, który na siłę będzie się trzymał plus ligi, szczególnie jeśli te obciążenia dalej będą tak narastały, bo jakby ja też rozumiem jakby punkt widzenia czy to działaczy, czy sponsorów i okej, tak naprawdę nikt na siłę nas tu w lidze nie trzyma, a druga sprawa, że no jestem ciekawy, jak wyglądają inne ligi, czy to włoska, nie wiem, turecka, chińska, japońska. Jest naprawdę wiele, wiele fajnych, ciekawych kierunków, których tak naprawdę na poważnie jeszcze nie rozważałem, ale może przyjdzie na to czas. Na razie jestem w Kędzierzynie, czuję się dobrze i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na pewno się nie zamykam na jedną albo na drugą opcję. Chętnie nie będę miał problemu gdzieś zostając do końca kariery w Polsce, ale też nie będę miał problemu, jeśli pojawi się coś ciekawego i wyjadę za granicę. Z tego co się wiem, ty masz kontrakt do końca tego sezonu, zgadza się? Tak. Okay, no tam niewiele możemy zdradzać, to jest troszkę bardziej bardziej skomplikowane, ale na ten przyszły sezon jeszcze ma. Tak, liga się zaczyna za tydzień, więc nic się nie zmieni przez ten tydzień. Okej. Okay. Marcin, ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim gościom podcastu Volley Time, mianowicie gdyby nagle wpadło do ciebie stado kibiców głodnych do mieszkania, co byś im ugotował? Dawno nie gotowałem. Kiedyś to było moje małe hobby, ale tak wyszedłem z sprawy, że pewnie jajecznicę i nic czymś, coś takiego prostego, żeby się nie potruli, ale daj mi chwilę, to sobie przypomnę, co tam
Tak, no tak, wszyscy na pudełek. Makaron z krewetkami i ze szpinakiem, taki w sosie takim lekko śmietanowym. Nie wiem, czy teraz Włosi się złapali za głowę, jeśli to oglądają, ale tak. No dobra, to jedna z moich ulubionych potraw, które akurat potrafiłem sobie przyrządzić. Tak. Okay. A jaka była, kiedyś Bedniego pytałem o ten wasz gang Albanii, który mieliście z Kacprem Piechockim w jednym pokoju, jak to było w końcu? Jak wam się żyło w trójkę i czy faktycznie były chowane talerze pod łóżko i pod fotelem? Długa historia, ale nie, no pewnie było, ja też święty nie byłem gdzieś, jakby zachowywać porządek się nauczyłem dopiero jak zamieszkałem teraz moją obecną żoną Kasią i wiele, wiele rzeczy, na których nie zwracałem uwagi wtedy, no to teraz jakby siłą rzeczy wracam, ale no umówmy się, no ani Bartek, ani Kacper czyścioskami nie byli, no Bartek do tego stopnia, że brudne czy to naczynia, czy sztućce chciał wyrzucać i kupować nowe, ale to jest Bartek, więc... No, tak trzeba żyć. A Semen Bardy nie denerwował się będąc z tobą w pokoju? Czy już wtedy byłeś nauczony tego, żeby jednak porządek trzymać? Nie, no cały czas mnie ciśnie, po Kamilu też nie widać za bardzo, jak jest zdenerwowany. On cały czas wygląda, jakby był zdenerwowany, więc ja już się przyzwyczaiłem do tego, ale no naprawdę jakby Państwo zobaczyli, jak wygląda pokój Kamila Semeniuka, gdzie teoretycznie jakby część pokoju Kamila, bo mieszkamy razem, to jest taki porządek, że ja się czasami za głowę łapię, ale dla mnie to jest świetna sprawa. Nie wiem, jak on na to patrzy, ale zawsze mamy taki porządeczek w pokoju dzięki niemu, że czysta przyjemność być jego roommate'em. Marcin, dziękuję ci uprzejmie za twój czas. I co, naszym gościem był Marcin Janusz, mistrz Europy, zdobywca Ligi Mistrzów w tym sezonie, tylko jeszcze dołożył do tego złoty medal Ligi Narodów.